Witam Walta w Akademii. Chciałabym dziś zaprezentować element integracji aplikacji Spuma służącej do elektronicznego zarządzania dokumentami i systemu SAP Business One. Bezpośrednio z poziomu Spumy, na podstawie obrazu faktury zakupu, przygotuję zamówienie zakupów SAP Business One. Mam przed sobą fakturę zakupu za nocleg pracowników w delegacji. Faktura została przeze mnie zaczytana do Spumy, gdzie system OCR pozwolił na automatyczne zaczytanie informacji z faktury do poszczególnych okien. Rozpoznał typ faktury, powiązany z nim schemat autoryzacji, rozpoznał numer faktury, datę dokumentu i termin jego płatności. Pojawiła się tutaj też kwota, która jest zaczytana bezpośrednio z obrazu, a także partner handlowy, który został zaczerpnięty z bazy partnerów handlowych z systemu SAP Business One. Nie zostało właściwie określić, o ile mam taką wiedzę, za co jest ta faktura i którzy z pracowników są tutaj centrum kosztu, by osoba, do której wyślę fakturę do formalnej akceptacji, miała komplet tych informacji. Następnie przerzucę te dane do systemu SAP Business One, tworząc zamówienie zakupu bezpośrednio z poziomu Spumy, a dalej księgowa szybko przekształci je w systemową fakturę zakupu. Wróćmy jednak do obrazu faktury. Zwróćmy uwagę, że faktura jest jednopozycyjna. Nocowały natomiast dwie osoby, dlatego przechodząc do kolejnej zakładki, rozbiję tą jedną pozycję na dwie linie, gdyż każda z linii będzie miała inny MPEG, czyli miejsce powstawania kosztu. Plusem na dole dodaję linię. Wybieram indeks towarowy lub usługowy, których oczywiście pełną listę Spuma pobiera bezpośrednio z systemu SAP Business One. Wszystkie indeksy usługowe w moim SAP zaczynają się od U, dlatego wystarczy wpisać pierwszą literę, żeby pokazały się indeksy, które właśnie od tej litery się zaczynają. Wybiorę sobie indeks U Hotel, gdyż jest to usługa hotelowa. Mogę powiązać się tą pozycję na fakturze bezpośrednio z projektem, którego ten koszt dotyczy, na przykład firmą, do której dany pracownik jechał. Wyszukuję sobie ten projekt oczywiście albo po fragmencie nazwy, albo mogę wybrać z listy. W tym przypadku niech będą to ASAP prezentacje. Dalej wybieram MPEG, o którym wspominałam, czyli w tym przypadku pracownika, który wygenerował koszt, czyli korzystał z tego noclegu. Dalej mamy stawkę VAT-u. W tym przypadku VAT-u nie możemy odliczyć, damy sobie, więc nie podlega. Następnie mogę albo wpisać kwotę lub jej część, która dotyczy noclegu tego pracownika, albo prościej, mogę wpisać procent kwoty z faktury, ponieważ w tym przypadku jest to połowa kosztów, czyli wpisujemy 50%. I Spuma wyliczy nam proporcjonalnie kwotę do całości faktury. Teraz dodajemy plusem kolejną linię. Powtarzamy operację. Przypomnę, że nocowały dwie osoby, dlatego też rozpisuję taką linię dla drugiego pracownika. Indeks, projekt, pracownik, VAT podlega i procent kwoty. Mamy do dyspozycji tutaj też pole tekstowe. Jeżeli konieczny jest jakiś dodatkowy opis, możemy go umieścić w odniesieniu do konkretnej pozycji. Po rozpisaniu tych pozycji publikuję zmiany zielonym przyciskiem po prawej stronie. Co ciekawe, na tym przykładzie rozpisałam pozycję ręcznie, ale mogę oczywiście zautomatyzować ten proces, jeśli cyklicznie pojawiają się u mnie faktury za takie same usługi. Mogłabym wyeksportować teraz ten schemat i zapisać go gdzieś u siebie na dysku. Cóż, do tego przycisk zapisz do pliku, który znajduje się tutaj na dole w tej zakładce. Będę mogła wówczas wykorzystać ten schemat, kiedy ponownie dostanę taką fakturę. Ma to zastosowanie przy fakturach cyklicznych, np. za media, za wynajem powierzchni biurowych, kart multisport dla pracowników, czy we wszelkich innych przypadkach, kiedy dzielimy koszty z faktury na poszczególne oddziały czy pracowników i robimy to według określonego schematu.
Wówczas nie musimy na przykład co miesiąc rozpisywać tego ręcznie, tak jak zrobiłam to przed chwilą, ale importujemy sobie gotowy wzorzec, który właściwie rozpisze nam poszczególne linie. Wystarczy na dole po prawej wybrać schemat, klikając w przycisk Wczytaj z pliku. OK, ale przejdźmy dalej. Wysyłam teraz ten dokument do autoryzacji. Przypomnę, że mamy rozpisane linie. Wracamy do pierwszej zakładki. Zgodnie z typem dokumentu, który Spuma rozpoznała, czyli tutaj w tym przypadku fakturą zakupu, powiązany jest schemat autoryzacji Kraków, co oznacza, że dokument trafi do osób, które są w tej ścieżce autoryzacyjnej. Po prawej wybieram z menu edycję i wyślij w obieg. Potwierdzam. Dokument został wysłany w obieg. Możemy podejrzeć ten schemat autoryzacji. Jest on dwustopniowy. OK. Teraz będę mogła wygenerować zamówienie zakupu właśnie bezpośrednio z poziomu Spumy. Służy do tego przycisk Generuj ZZ, czyli właśnie zamówienie zakupu. System pyta, czy dodać zamówienie zakupu do bazy SAP? Tak, potwierdzam. I przejdziemy teraz do SAP, żeby zobaczyć to zamówienie. Na ekranie widzą Państwo teraz interfejs systemu SAP Business One. Wyszukam teraz to zamówienie poprzez zakładkę Zakup, zamówienie zakupu. Przejdę lornetką w tryb wyszukiwania i ograniczę kryteria wyszukiwania do tego dostawcy i na przykład bieżącego roku. Enter i otrzymuję listę zamówień zakupu tego dostawcy z tego roku, a nasze nowo utworzone zamówienie powinno mieć status otwarte. Mam jedno otwarte, otwieramy i proszę zobaczyć. Z poziomu Spumy wygenerowałam zamówienie zakupu w systemie SAP Business One. W oknie zamówienia podpowiedział się nam dostawca, przeniesiony został numer faktury, data dokumentu i termin jego płatności, a także rozpisane zostały linie zgodnie z tym, co uzupełniłam w Spumie. Co więcej, możemy podejrzeć także obraz tej faktury. Naciskamy prawy przycisk myszy i podglądamy załącznik, który automatycznie został tutaj podpięty. Otwiera nam się okno Spumy. Możemy zobaczyć tą fakturę wraz ze szczegółami. Możemy sobie podejrzeć ścieżkę autoryzacji, sprawdzić, kto dokument zatwierdził. Możemy sobie ściągnąć tą fakturę na dysk. Możemy ją wydrukować, czyli generalnie na wszelkie potrzeby możemy tą fakturę wykorzystać. Co jeszcze jest istotne, tak przygotowane kompletne zamówienie zakupu, księgowa w bardzo prosty sposób może zamienić na systemową fakturę zakupu, kopiując dokument 1:1. Służy do tego funkcja, która znajduje się tutaj na dole, w prawym dolnym rogu. Kopiuj do i wybieramy z listy fakturę zakupu. Pozostaje nam tylko dodać. Podsumowując, księgowość księguje faktury zakupu błyskawicznie, bez konieczności dopytywania w różnych działach, czego koszt dotyczy, kto to zamawiał, komu przypisać koszty. Wszystko to znajduje się już w opisie faktury w Spumie. Ponadto każdy zainteresowany użytkownik SAP może podejrzeć skan tej faktury, gdyż jest on automatycznie podpinany do dokumentów systemowych w systemie SAP Business One. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów Alta w Akademii.